Andrzeju, powiedz mi, czy jak będzie ta gwiazdka, to na gwiazdkę dostaniemy tego Łukasza Różańskiego, bo słychać coraz głośniej, że 23 grudnia, że generalnie Łukasz Różański spędzi być może Wigilię w Arabii Saudyjskiej. Nie, to raczej nie wchodzi w grę, ponieważ to jest druga grupa, która organizuje w Riyadzie ten event. Teoretycznie miała być ta data około 15 grudnia. Ja myślę, że jest nierealna. Myślę, że realnie to jest koniec stycznia, początek lutego. Ale domyślam się, że skoro sam Badu Jack mówi w wywiadzie dla Boxing Scene, że co prawda nie jest to klepnięte, ale raczej na pewno będzie to Łukasz, no to raczej będzie to Łukasz. No, my jesteśmy jakby dogadani, natomiast w boksie pewne to jest wszystko wtedy, kiedy się wejdzie do ringu. No, pamiętam jednej rzeczy, że Badu Jack już oddał pas, tak? To też nie jest, że tak powiem, taka okoliczność, która jest dla niego komfortowa, oddać pas bez walki i nie dostać walki o kolejny pas, co było celem, więc no, tak jak mówię, boks zawsze pozostawia tam gdzieś jakiś mały znak zapytania, natomiast no, bardzo głęboko bym chciał, to jest wymarzona walka dla Łukasza, on na tę walkę i zasługuje i bardzo jej chce, żeby do niej doszło. No właśnie, tak się zastanawiałem nad tym, czy ta walka może uciec, ale kiedy Badu Jack zwakował ten pas, to chyba sam siebie troszeczkę pod ścianą podstawił. Tak, a jest bardzo popularny w Arabii Saudyjskiej, więc myślę, że jego słowa i jego chęci też się bardzo będą liczyły. Jeśli bardzo tej walki będzie chciała, chce. Przepraszam, to zakładam, że do tej walki dojdzie. Ten Łukasz cały czas jest trochę niedoceniany, mam wrażenie, prawda? Nie wiem, co on jeszcze musi zrobić, żeby ci polscy kibice spojrzeli na niego jak na prawdziwego mistrza. No, prawda jest taka, sam Łukasza nie doceniałem. Wydawało mi się, że ma styl dosyć siermiężny, wydawało mi się, że ma na wagę ciężką, warunki fizyczne przeciętne, nawet być słabe, ale co wchodzi do ringu, to robi porządek i to szybko. W związku z tym no, trzeba chyba koncentrować się, oceniając Łukasza na jego wynikach sportowych w ringu, tak? A nie mierząc mu centymetry, których mu brakuje do wymarzonych 2 metrów wadze ciężkiej. Ta Arabia Saudyjska to jest jakiś chyba już na stały nowy rynek otworzony, prawda? Bo to nie jest tylko ten Fury Nganu, przypadkowa gala, tylko widzę, że tam coraz więcej może być tego dobrego boksu. Tak, aczkolwiek to są takie rynki trochę jednak chyba sztucznie robione. W związku z tym nie zdziwiłbym się bardzo, gdyby to była jakaś chwila, zmieni się jakiś minister w rządzie i nagle będzie inna koncepcja promocji kraju. Nie zdziwiłbym się, gdyby to nie jest rynek taki naturalny, jak jest rynek brytyjski na przykład, tak? Mówisz o tym Badu Jacku, że to wymarzony rywal dla Łukasza. Tak, z jednej strony finansowo na pewno i ten, o tym rynku, o którym rozmawiamy, ale też facet twardy, w końcu mistrz świata 3 kategorii, ale jednak zaczynał karierę w superśredniej i tą porażkę miał w superśredniej przez nokaut. A skoro wszyscy mówią o tych ciężkich rękach Łukasza, to domyślam się, że i Łukasz jego też może przewrócić. No, taka jest nasza wielka wiara. Ja powiem szczerze, to był mój pomysł. Ja podpuściłem Badu Jacka i podpuściłem jego obóz, że jak tak, tacy są mocni, to niech spróbują mieć w kolejnej kategorii wagowej pas. Był super średnia, była półciężka, jest junior ciężka. Chłopaki, spróbujcie, mam mistrza świata w wadze Bridger. Chcesz przechodzić kolego do historii, być mistrzem w 4 pasach, w 4 kategoriach wagowych, zapraszam. I chłopaki chwycili to naszą taką podkrętkę i stąd rozmawiamy na ten temat tej walki. Bo skoro niektórzy w Polsce jeszcze nie wierzą w Łukasza, to być może i tam w Arabii Saudyjskiej nie do końca w niego wierzą. Cały czas mu wyciągają, że nie wyszedł poza tą którąś tam rundę, prawda? No, nie wyszedł dlatego, że wszystkich nokautował. tylko dlatego nie wyszedł. Bo Łukasz też taki trochę siermiężnie może wyglądać na pierwszy rzut oka, no ale jak się wygrywa po kolei z tym, tym, tym i tym, to znaczy, że to nie jest jednak przypadek. No, raz, przypadek może być raz. No. Ja myślę, że pokazał, że w swoim sposobie boksowania potrafi być bardzo skuteczny, chociaż wielu fachowców powie, że jego boks jest dosyć mocno ograniczony i tak dalej, ale liczy się, kto na końcu wygrywa, w jakim stylu, a tutaj trzeba powiedzieć, że Łukasz robił to w imponującym stylu. Równie dobrze można powiedzieć, że David Tua nokautował tylko lewym sierpowym i też był siermierzem, tak? Był i był wspaniałym pięściarzem. Tak, jeden z lepszych w tych czasach, bardzo mocnej wagi ciężkiej. Tak jest. Dziękuję Andrzeju za czas. Dziękuję bardzo.